Dochodzimy do Wielkiego Piątku, kiedy wszystko nam ma przypominać i pomagać w tym, żebyśmy byli z Jezusem ukrzyżowanym. Post to wszystko, co jest nastrojem tego dnia, co niech będzie pomocą. Nie włączajcie muzyki, nie włączajcie telewizji. Proponuję, niech to będzie dzień, w którym jestem z Jezusem ukrzyżowanym i na to się nie chcę patrzeć, nie chcę się z Jezusem takim być, ale nie chcę zamknąć oczu. Chcę przeżyć to razem z Nim i zarazem przeżyć to moje życie, w którym przecież krzyże są. Krzyże są i to jest bez wątpienia, że wydaje się niekiedy, że czasem głosimy może jakąś ewangelię sukcesu, że życie to tylko wspaniałe momenty, ale to cierpienie, ono nie jest nam oszczędzone i nie trzeba go specjalnie szukać, ani gdzieś może w takim błędnym myśleniu, że czekać, aż Pan Bóg na nas ześle, bo to cierpienie jest. Wchodzimy i doświadczamy, tak jak doświadczamy tego zła, które ktoś nam czyni, które sami czynimy, ale to cierpienie jest częścią naszego życia. Więc ten krzyż, on po prostu jest w naszym życiu. I teraz pytanie, jak ja do niego podchodzę? Jak ja biorę ten krzyż na swoje ramiona? Wydaje mi się, że to, co gdzieś może zaraz będziemy próbowali się zobaczyć w tej kontemplacji, to jak Jezus podchodzi do swojego krzyża, do tego wypełnienia swojej misji. To jest konieczny element tego, żeby przyszło na nasze zbawienie. I wydaje mi się, że każdy z nas musi też zmierzyć się z tą rzeczywistością trudną w naszym życiu. Ale dzisiaj chcemy być przy Jezusie, postawić Go w centrum i współodczuwać z Nim. Myślę, że to jest takie ważne. Jeżeli ktoś jest dla nas bliski, jeżeli On cierpi, to jakoś smucimy się. Mhm. Podchodzimy do tego na poważnie. Nie jest nam to cierpienie obojętne. Współodczuwamy, nie? Łatwo nam się wczuć. I może dokładnie tak jak z tymi naszymi osobami bliskimi, które cierpią, dzisiaj bądźmy z Jezusem, który cierpi, a który cierpi dla nas i dla naszego zbawienia i który przyjmuje to z miłością, bo chce wypełnić swoją misję. Że powiem też głośno to, co jest dla nas jakoś oczywiste w takiej ignacjańskiej metodzie, która będzie dla nas jako jezuitów naturalna. Przyglądamy się Jezusowi, chcemy z Nim współodczuwać, chcemy poznać to, jak On przeżył swój krzyż, po to, żeby rozumieć, jak z Nim przeżywać swój krzyż, żeby to nie były dwie różne historie. Ale nie zaczynam od swojego, zaczynam od Niego i chcę z Nim być po to, żeby połączyć to ze swoim życiem. A to już jest. My zazwyczaj doskonale wiemy, jakie krzyże mamy w życiu. Teraz chcemy zwrócić swój wzrok ku Jezusowi nie po to, żeby się przy Nim zatrzymać, ale żeby lepiej Go zaprosić do naszego życia, w którym te krzyże są. I tak jak wczoraj uczyliśmy się od Jezusa miłości, tej służby, tak dzisiaj uczmy się przeżywania cierpienia, przyjmowania tego krzyża właśnie z miłością. Oddania do końca. Zapraszamy do modlitwy. Uświadom sobie, że jesteś w Bożej obecności. Że Bóg jest blisko ciebie, że patrzy na ciebie z miłością. Że On sam o wiele bardziej chce się z tobą spotkać, niż ty sobie możesz to wyobrazić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny 6:00. I rzekł do Żydów: oto wasz król. A oni krzyczeli: precz, precz, ukrzyżuj go. Piłat powiedział do nich: czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych z jednej i z drugiej strony,
pośrodku zaś Jezusa. Wyobraź sobie ten pełen napięcia moment. Jezus wystawiony jest przez Piłata przed tłumem. Oto wasz król, mówi do Żydów. Usłysz ten krzyk. Zobacz wściekłość tłumów. Poczuj ten ścisk, który panuje przed pałacem Piłata. Zobacz, jak wielu ludzi tam jest. Być może niektórzy z nich to ci sami, którzy wiwatowali i krzyczeli, kiedy Jezus w Niedzielę Palmową wjeżdżał do Jerozolimy triumfalnie. Być może są to ci sami, którzy słali przed Nim płaszcze. Zobacz, jak teraz z zaciekłością krzyczą: precz, precz, ukrzyżuj go. Stań pośród nich. Poczuj atmosferę tego tłumu. Zobacz, jak ty reagujesz. Widzisz Jezusa z oddali. Oto twój król. Jaka jest twoja reakcja? Zapada wyrok. Jezus wyprowadzony jest przed bramy pałacu i dostaje w ręce krzyż. Wyobraź sobie jego reakcję. Przyjrzyj się, jak go obejmuje. Zobacz wyraz jego twarzy. Postaraj się dojrzeć jego wzrok. Postaraj się wczuć w jego uczucia. Jeszcze przed chwilą stał, wyszydzony przez własny naród, któremu poświęcił swoje życie. Teraz bierze w ręce narzędzie zbrodni, która zostanie dokonana na nim. Zobacz, jak jest skupiony. Wczuj się w jego uczucia. Co może sobie myśleć? Wyobraź sobie ludzi, którzy go otaczają. Wyszli z tego dziedzińca pałacu Piłata, a teraz chcą patrzeć na to widowisko. Zobacz ich okrzyki. Zobacz, jak patrzą na Jezusa. A teraz wyrusz za Jezusem w drogę.
Zobacz, jak reaguje na upadki. Może zobaczysz, jak spotyka swoją matkę. Jak ktoś się dołączył, żeby mu pomóc nieść ten krzyż. Jak Weronika ociera twarz, zakrwawioną i spoconą. A ty co robisz? Podbiegasz, żeby mu pomóc? Czy trzymasz się gdzieś z tłumem? Gdzie naturalnie siebie znajdujesz? Zatrzymaj się teraz dłużej na tej jednej scenie z Drogi Krzyżowej, która jest twojemu sercu najbliższa. Zobacz, co robisz, kim w niej jesteś. A teraz przypomnij sobie ten obraz, który najbardziej ci dzisiaj poruszył. Zobacz, co Bóg chce ci przez niego powiedzieć. Na koniec możesz poprosić o łaskę zrozumienia krzyża Jezusa, zrozumienia tego przyjęcia cierpienia. Proś o to, żeby ta mądrość krzyża pomagała tobie przyjmować twoje cierpienie. I pomódlmy się wspólnie. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Zakończyliśmy teraz naszą kontemplację, naszą modlitwę. Zachęcaliśmy do tego, żeby współodczuwać z Jezusem. A teraz pójdźmy krok dalej z takim wyraźnym gestem. Proponujemy coś, co nie jest naturalne dla wszystkich. Robi to kapłan w czasie liturgii, ale tego, żeby w tym geście położenia się krzyżem na podłodze, na dywanie, jakkolwiek, tak jak to ma taką możliwość, żeby w ten sposób tym gestem też i sobie pomóc w modlitwie. Może ktoś zupełnie tego nie czuje i nie trzeba tego robić, trzeba adorować krzyż, który macie w domu i tyle wystarczy, ale może komuś to pomoże, może ktoś nigdy nie próbował w ten sposób się modlić. Ktoś wykorzystywał postawę stojącą, klęczącą, siedzącą, tego nigdy nie i ona jest taka szczególna, ale dziś jest też bardzo szczególny dzień, gdzie chcemy się jednoczyć z Jezusem ukrzyżowanym po to, żeby ta droga, którą Jezus najpierw przeszedł, była naszą drogą, bo ona nas poprowadzi ku zmartwychwstaniu. Myślę, że ten gest prostracji jest bardzo szczególny. Pewnie każdy, kto uczestniczył w liturgii Wielkiego Piątku, czy liturgii święceń, kiedy w czasie litanii do wszystkich świętych przyszli księża, leżą krzyżem, to jest taki gest całkowitego oddania się, można powiedzieć, takiej modlitwy totalnej. Tak jak dzisiaj Jezus modli się z krzyża z otwartymi ramionami, tak może my dzisiaj właśnie szczególnie w ten sposób pomódlmy się chwilę, poadorujmy krzyż. Może ktoś będzie chciał uczynić ten gest prostracji, modlitwy krzyżem. Zachęcam. Takie właśnie zjednoczenia. Ja jeszcze pozwolę sobie to dopowiedzieć. Ja w ramach przygotowania przypomniałem to, co dla mnie było najważniejszym od strony modlitewnej momentem święceń.
Właśnie takiej, kiedy ja na nikogo nie patrzę, nikt na mnie nie patrzy, nie ma tam kolejnego elementu, w którym chciałbym pamiętać, co się dzieje. Trwa ta litania, ja leżę krzyżem. To był ten moment, w którym bez wątpienia się modliłem tak wprost, świadomie. Wykorzystujcie te rzeczy. To jest nasza propozycja. Może ktoś będzie miał inny pomysł na to, ale takie wyraźne zjednoczenie z Jezusem ukrzyżowanym. Nie chcę od Niego uciec. Chcę razem to przeżywać po to, żeby Jezus dotykał każdej rany wszystkiego, co wymaga uzdrowienia we mnie. Chcę przeżyć to, można powiedzieć, totalnie. I trwajmy w tym skupieniu dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Z Panem Bogiem.